Pani, pozwólcie, że odniosę się do filmiku Państwa Gajdów na temat błędów w moim nauczaniu, które w tym filmie przedstawiono. Cóż, odnosząc się do wypowiedzi Państwa Gajdów i różnych interpretacji i nadinterpretacji moich wypowiedzi, chciałem wyjaśnić, co jest sensem moich refleksji z tego wyciętego kilkuminutowego fragmentu filmu, wyciętego z ponad godzinnego kazania. Przede wszystkim... Jest to, jeszcze raz podkreślam, kilkuminutowy wycinek z kilkudniowych rekolekcji na temat mocy Eucharystii. Nieprzesłuchane rekolekcje w całości mogą bardzo mocno zniekształcić sens moich wypowiedzi. Zauważam, że jest to po prostu nagminne. Czy chodzi w tym wszystkim o prawdę, czy tylko o to, żeby kogoś publicznie dyskredytować? Nie wiem. Pragnę zauważyć, że uczestnicy rekolekcji. Nie wyciągają takich wniosków jak Państwo gajdowie. Zapewne dlatego, że znają całość moich nauczeń rekolekcyjnych, a nie tylko pocięte fragmenty. Nie ukrywam, że jest to duży problem dla mnie. Ludzie nagrywają przeróżne moje wypowiedzi, kierowane w różnych sytuacjach, do różnych osób, wspólnot, czy też masowych rekolekcjach i w wielu przypadkach nie mogą słyszeć całości nauczań, można bardzo łatwo manipulować moimi wypowiedziami i wyciągać wnioski, pod którymi nigdy bym się nie podpisał. Dlatego pozwólcie, że odniosę się pokrótce do zarzutów postawionych mi przez państwa gaju w ich filmie. Kiedy byłem na rekolekcjach, przekazano mi od administratorów mojej strony Facebookowej zaproszenie do państwa gajdów na dyskusję w debacie publicznej. Nie widziałbym problemu w spotkaniu osobistym, czy chociażby telefonicznym żeby porozmawiać o zastrzeżeniach dotyczących mojego nauczania. Tego mi zabrakło. Mamy przecież wspólnych znajomych, mój numer telefonu jest znany. Teraz po zobaczeniu filmu państwa Gajdów zastanawiam się, jaki byłby tak naprawdę prawdziwy cel intencji takiej debaty. Po drugie jestem teraz w bardzo intensywnej trasie rekolekcyjnej, całkowicie skupiony na posłudze i swoich obowiązkach zakonnych. Nieustannie muszę odmawiać wielu propozycjom występowania w różnych mediach. Ponieważ nie mam po prostu na to czasu. Drodzy Państwo, Gajdowie, nad interpretacją jest sugerowanie mi, że atakuje w ogóle psychologię jako naukę. Nigdy o tym nie mówiłem. Wskazywałem jedynie na to, że psychologia dla wielu chrześcijan stała się jakby nową religią, dającą odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące ludzkich problemów, wchodzącą czasami bezpardonowo w delikatną przestrzeń duchowości. Niepokoi mnie, Uzurpowanie sobie przez niektórych psychologów i psychoterapeutów władzy nad sferą religijną, niejednokrotnie prowadzącą swoich pacjentów do konfliktu sumienia. Miałem takie rozmowy z penitentami, którzy na różnego rodzaju terapiach byli wprost oskarżani, że korzeniem ich problemów jest wiara w katolickiego Boga, która generuje lęk, strach i poczucie winy. Dlatego też pod tym filmikiem jest odnośnik do jednego z wielu moich nauczań jako odpowiedź na tego typu zarzuty. Nie mogę też, kochani Państwo Gajdowie, zgodzić się na gloryfikowanie każdej terapii bez rozróżniania, na terapię czy terapeutów pomocnych lub szkodzących chrześcijaninowi i duchowi Ewangelii. Ja również jako kapłan. Musiałem jednokrotnie skonfrontować się z sytuacjami, w których przychodzili do mnie z zrozpaczeni ludzie, informując, że na sesjach terapeutycznych dotyczących uzdrowienia relacji małżeńskich byli wręcz przymuszani do rozwodów przez terapeutów, gdzie rozwód był przedstawiany jako jedyny i najlepszy środek zakończenia konfliktu małżeńskiego. Niestety były to też terapie prowadzone przez terapeutów chrześcijańskich przy różnych kościołach. Spotkałem się też z wieloma sytuacjami w naszej przestrzeni formacji zakonnej, że po źle prowadzonych terapiach zakonnik czy zakonnica nie byli w stanie ofiarować swojego życia w duch Ewangelii, tylko wchodzili w coraz większy egoizm połączony z błędnie rozumianą asertywnością, która w praktyce okazywała się ciągłym kwestionowaniem reguł zakonnych. Dlatego zgadzam się ze słowami ojca Józefa Augustyna, który tak pisze. Niebezpieczeństwo psychologizowania. Gdy ktoś korzysta z terapii psychologicznej, powinien więcej się modlić, szczerzej spowiadać, korzystać z kierownictwa duchowego, gorliwiej powierzać swoje życie Bogu. Człowiek nie leczy bowiem swojej duszy w relacji z bliźnim, ale z Bogiem. Nasze bolesne doświadczenia, zranienia, krzywdy i słabości trzeba komuś powierzyć. Na pewno nie weźmie ich na siebie żaden terapeuta. Podkreślmy jednak, że Kościół nie obawia się psychologii. Więcej, zachęca do korzystania z niej, zastrzegając jednak, że winna to być w cudzysłowie zdrowa psychologia, która nie pomija wymiaru religijnego i moralnego. Psychoterapia przeprowadzona uczciwie i z odwołaniem się do życia duchowego bywa nieraz bardzo skuteczna. Nie może ona jednak być protezą którą człowiek podpierałby się przez całe życie. To słowa ojca Augustyna. Znam tak wiele świadectw ludzi, którym systematyczne korzystanie z sakramentów, zjednoczenie swoich ran z ranami Jezusa poprzez przyjęcie Bożej miłości dało niesamowite uzdrowienie, choć wcześniej różnego rodzaju terapie nie pomagały. Ale jestem przekonany, że dobrze prowadzona terapia w duchu chrześcijańskim, połączona z życiem sakramentalnym, może dawać znakomite efekty. Kochani Państwo, Gajdowie, tak, mówimy różnymi językami, ale mamy przecież ten sam cel. Nie jestem psychologiem, tylko kapłanem. Moim powołaniem jest promowanie Jezusa i wiara w niego, promowanie przemieniającej mocy Ewangelii. Nie zajmuję się promocją psychologii czy terapii, chociaż wiele osób odsyłam do sprawdzonych psychologów i terapeutów, z którymi współpracuję. Nie jestem w żadnym razie przeciwnikiem dobrze prowadzonej terapii w duchu chrześcijańskim. Temat psychologii czy psychoterapii jest przeze mnie rzadko podejmowany, a jeśli już dzielę się swoimi spostrzeżeniami, to tylko dlatego, że przychodzą do mnie ludzie, którzy przeszli już wiele różnych terapii które okazały się w ich przypadku nieskuteczne, dlatego szukają tak bardzo pomocy u Boga. W powyższym tym kilkuminutowym filmiku nie neguję osiągnięć psychologii, odnoszę się do sytuacji, w których tego typu pomoc nie wystarcza. Spotkałem się też z wieloma sytuacjami, w których niestety terapia doprowadziła do utraty wiary i praktycznego ateizmu. Nie jestem też zwolennikiem idei nauka kontrawiara. Kwestionuję jedynie niektóre sposoby uprawiania nauk psychologicznych czy prowadzenia niektórych terapii, które prowadzą do konfliktu sumienia człowieka wierzącego albo wprost przedstawiają wiarę chrześcijańską jako główny problem psychologiczny. Drodzy Państwo, Kajdowie, mówiąc o wszystkich problemach duchowych, emocjonalnych i fizycznych, że są związane z grzechem. Miałem na uwadze źródło cierpienia, którym jest grzech, przede wszystkim pierworodny. W oczywistym rozumieniu, że żaden psycholog nie jest w stanie zabrać mi cierpienia spowodowanego przez grzech. Może to uczynić tylko Jezus Chrystus przez dzieło Krzyża i Zmartwychwstania. Dlatego sugerowane mi przez Was, kochani, wnioski dotyczące tego fragmentu mojej wypowiedzi są daleko idącą nadinterpretacją wynikającą z nieznajomości. Przez Was całości moich nauczeń. Wielokrotnie podejmowałem temat cierpienia w moich nauczaniach. Począwszy od rekolekcji sens cierpienia, aż po jedne z ostatnich moich nauczeń, czy umiesz cierpieć z Bogiem, dar przechodzenia z cierpienia do chwały. Linki do tych nauczań również pod filmikiem. W żadnym z moich wieloletnich nauczań na temat cierpienia nie wprowadzałem ludzi w poczucie winy z powodu nieotrzymanego uzdrowienia. Nie spotkałem się nigdy z takim zarzutem, nigdy. Wołam tylko o przyjęcie z całym zaufaniem mocy uzdrawiania Jezusa w Eucharystii, widząc wielki problem z traktowaniem Eucharystii przez wierzących jak martwego rytuału. Odnoszę się wielokrotnie do słów świętego Pawła, że efektem przyjmowania Eucharystii bez wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii jest przyjmowanie wyroku potępienia. Pisze, Święty Paweł, dlatego tylu wśród Was chorych, słabych i tylu umarło. I bardzo proszę w tym kluczu odbierać moje wołanie o wiarę w moc uzdrawiania naszego Pana. On zawsze pytał przed uzdrowieniem o wiarę, czy naprawdę wierzysz, że mogę to uczynić? Czy naprawdę wierzysz, że Jezus ma moc uzdrowić Ciebie z każdej choroby? Oczywistym jest, że może to uczynić, ale nie musi. Tu i teraz od razu. Uzdrawia często w procesie, ale każde prawdziwe, wierze, spotkanie z Jezusem rozpoczyna uzdrowienie. Nie ma takiego przypadku w Ewangelii, że Jezus nie uzdrowił kogoś, kto go o to poprosił. Ewangelie mówią o tym, że Jezus leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości wśród ludzi, ale też w żaden sposób. Nie Oskarżam, że skutkiem niewysłuchanej modlitwy o uzdrowienie jest brak wiary, ale zachęcam często do pochylenia się nad cierpieniem zbawczym, jako współcierpieniem z Chrystusem. Proszę przesłuchać wiele konferencji, które głoszę na ten temat. Zachęcam w nich często do pochylania się nad swoją chwiejną wiarą w głębi serca i zaufaniu Jezusowi do końca, że on ma moc uleczyć mnie z każdej choroby, kiedy chce i jak chce. Ale może też wejść jako uzdrowiciel w moją chorobę i odkryć w niej nową rzeczywistość uzdrowienia, na poziomie którego się wcześniej nie spodziewałem. Jeszcze raz bardzo bym prosił, aby tylko w ten sposób odbierać sens i intencje mojej wypowiedzi. Wielokrotnie też zaznaczałem, że uzdrowienie jest ważne, ale nie jest najważniejsze najważniejsze jest nasze zbawienie. Wszyscy uczestnicy moich rekolekcji czy słuchacze, którzy w całości słuchają moich nauczania, wiedzą o tym doskonale. Szczególnie zaznaczam to ostatnio w kontekście dzisiejszej rzeczywistości pandemicznej i link do nauczania też poniżej filmu. Kolejną kwestią, do której się odniosę, to przykład z człowiekiem, który dzwonił do mnie w sprawie spotkania. Rozumiem, że ten przykład może wprowadzić kogoś w zakłopotanie. Ale znowu wyjęty z kontekstu, może być niezrozumiały. Przytoczyłem go w czasie rekolekcji, w których dzieliłem się tym, jak bardzo niektórzy traktują mnie, czy innych, rozpoznawalnych w mediach kapłanów, jak swoistych guru. Wielokrotnie słyszałem pod swoim adresem: Tylko ksiądz może mi pomóc. Tylko ksiądz może mnie uzdrowić. Ksiądz musi się ze mną spotkać. Od księdza zależy moje życie. Tylko ten ksiądz może mi pomóc. Każdego dnia otrzymuję. Dziesiątki maili, listów, telefonów, z takim nastawieniem, że tylko ksiądz może mi pomóc. Proszę mnie zrozumieć. Nie jestem w stanie zająć się każdym, kto do mnie pisze, dzwoni. Nie jestem w stanie nawet odpowiedzieć na choćby jedną trzecią tych maili, którymi zasypywana jest moja skrzynka pocztowa. Ale to, co mogę, to przede wszystkim wskazać pomoc w miejscu zamieszkania, człowieka szukającego pomocy. Odsyłam do znajomych kapłanów, którzy są blisko, czy wspólnot mogących zaopiekować się szukającym pomocy człowiekiem. Niejednokrotnie kieruję właśnie do współpracujących ze mną psychologów, szczególnie w kwestiach małżeńskich. Często kieruję rozmowę w stronę Pana Jezusa jako jedynego Pana i uzdrowiciela, kiedy widzę, że ktoś zaczyna traktować mnie wręcz bałwochwalczo. I tu jestem bardzo stanowczy. Przepraszam, ale taki będę. To Jezus ma być w centrum zainteresowania chorego. Ja mam tylko być narzędziem do podprowadzania do Jezusa, który jest Panem, który jest Zbawicielem, który jest Bogiem, który ma być wszystkim dla człowieka szukającego pomocy. I oczywistą rzeczą jest to, że prowadzę do Jezusa w Eucharystii i Adoracji, bo wierzę całym sercem w moc uzdrowienia i uwolnienia od zła przez Jezusa Eucharystycznego. I pamiętam, jak niektóre osoby dziękowały mi później za to, że strącili mnie z piedestału swojego serca, na którym powinien być tylko Jezus. I taki był sens tego przykładu. A sugerowanie mi, że mogę zachęcać do odstawiania leków osoby chore, które się do mnie zgłaszają o po pomoc, jest po prostu nadużyciem. Proszę też Państwa gajdów i ich słuchaczy, by nie obawiali się o zdrowie czy życie Pana z przytoczonej przeze mnie historii. Rozmawialiśmy w kolejnych rozmowach na ten temat i wszystko zostało wyjaśnione. Pan znalazł pomoc, którą zaproponowałem w mieście jego zamieszkania. Natomiast sugerowanie słuchaczom, że być może ta osoba popełniła samobójstwo, bo nie chciałem się z nią spotkać, jest już, wydaje mi się, manipulacją psychologiczną, którą niestety często psychologowie używają, żeby wywrzeć większy efekt na słuchaczu. To dla mnie bardzo przykry i krzywdzące. W swojej posłudze kapłańskiej. Nieustannie modlę się w intencjach osób, które proszą mnie o pomoc, pomimo tego, że w danym czasie nie było możliwości spotkania. Każdego z nich codziennie błogosławię i oddaję w ręce Maryi. Dlatego naprawdę proszę wsłuchać się w całość moich nauczeń. Rzeczywiście często emocjonalnych, bo ogłoszonych z głębi serca, cały jestem w tym, co głoszę. I zgadzam się, że nie są one dla każdego. Jednym pomogą. Inni nie wyciągną z tych nauczań nic dla siebie. Czasami używam też skrótów myślowych wtedy, kiedy głoszę do grona, które już zna moje nauczanie, wie, co chcę powiedzieć, rozumie sens moich słów. W Ewangelii Pan Jezus też bardzo często używał skrótów myślowych i niestety podobnie manipulowano jego nauczaniem, wyciągając słowa z kontekstu, żeby go skazać i publicznie zniesławić. Myślę, że Państwo Gajdowie też muszą się z tym zmagać, bo nie mają samych zwolenników, ale też i zagorzałych przeciwników, którzy tylko czekają, żeby pochwycić na słowie, ocenić, osądzić w komentarzu pod postem, nie rozumiejąc często głębszego sensu ich wypowiedzi i dobrych intencji, które zapewne mają. Dlatego błogosławię z całego serca, państwa gajdów, ich słuchaczy, szukajmy tego, co nas łączy, dobrych intencji, u siebie nawzajem, a przede wszystkim zrozumienia tego, że Walka toczy się o życie wieczne, o nasze zbawienie, i w tym czasie zamieszania, szukajmy pokoju, miłości, współpracujmy razem dla Królestwa Bożego. Chciałbym zakończyć, kochani, słowami Jana Pawła II, które są bardzo znaczące w kontekście całej mojej odpowiedzi, na których też opiera się nienokrotnie moje głoszenie Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II pisze tak. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Kochani moi, państwo Gajdowie, drodzy ich słuchacze, wszyscy którzy. Słuchacie tej wypowiedzi, niech Pan Bóg nas prowadzi tymi drogami, które są dla nas najlepsze. Błogosławię całym sercem tych terapeutów, tych psychologów, tych ludzi dobrej woli, którzy chcą nam pomóc. I błogosławię przede wszystkim tych kapłanów, którzy mają w sposób szczególny misję dzisiaj w tych czasach upadku wiary. Odnawiania wiary w sercach chrześcijan, szczególnie w moc Jezusa Eucharystycznego. I Wam, kochani moi, którzy w tych czasach upadku wiary, całym sercem pragniecie odnowić swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Uzdrowiciela. Błogosławię całym sercem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.